jakim będzie ten nowy rok. Co niesie dla każdego z nas, dla naszego kraju i narodu, dla świata i ludzkości. W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Rodzice... Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? Z racji swych kosmopolitycznych uczuć, ludzie tacy powinni jednak unikać dziedzin pracy, w których afirmacja narodowa staje się rzeczą niezbędną. Sionizm zwalczamy jako program polityczny, jako nacjonalizm żydowski i to jest słuszne. Nie ma to nic wspólnego z antysemityzmem. Antysemityzm ma miejsce wówczas, jeśli ktoś występuje przeciwko Żydom dlatego, że są Żydami. Sionizm i antysemityzm to dwie strony tego samego nacjonalistycznego medalu. Jedynym miernikiem oceny obywatela naszego państwa jest jego postawa wobec socjalizmu i wobec żywotnych interesów naszego państwa i narodu. Określona liczba Żydów w różnych formach objawiała chęć wyjazdu do Izraela celem wzięcia udziału w wojnie z Arabami. Nie ulega wątpliwości, że ta kategoria Żydów, obywateli Polski, uczuciowo i rozumowo nie jest związana z Polską, lecz z państwem Izraela. Są to na pewno nacjonaliści żydowscy. Przypuszczam, że ta kategoria Żydów wcześniej lub później opuści nasz kraj. Tym, którzy uważają Izrael za swoją ojczyznę, gotowi jesteśmy wydać emigracyjne paszporty. Przestrzegamy tych, którzy usiłowaliby burzyć spokój naszych i słabszych uczelni, burzyć spokój naszego miasta i oświadczamy, że tak jak w Warszawie spotkają się oni ze zdecydowaną postawą nie tylko wypróbowanej załogi Pafawagu, ale z odprawą załóg wszystkich wrocławskich fabryk. Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych. Byłaby pionkiem w Wilrze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie.
Ja nazywam się Waldek Cukierman i mama moja była rosyjską Żydówką, ojciec był polskim Żydem i wychowywałem się we Wrocławiu. Nazywam się Tadeusz Kesze, kiedyś nazywałem się Tadeusz Łukaszewski, mieszkałem w Warszawie, urodziłem się w Warszawie w 1943 roku. Jak ten strajk przyszedł na Politechnice, to tata mnie strasznie prosił, nie idź, po co, to nie jest nasze, to nie należy do nas, to nie jest nasz problem. No, ja twierdziłam, że to jest mój problem, należy do mnie, ja jestem Polką, ja jestem studentką, moi wszyscy przyjaciele tam będą, ja też tam powinnam być, jadę. Rosnąca świadomość, że człowiek się staje obywatelem drugiej kategorii. Jedna z moich koleżanek na studiach mi powiedziała, po co ty się trzymasz z tymi wszystkimi długonosami czarnymi? Co będzie, gdy ostatni Żyd opuści Polskę? Na kogo będzie się zwalać winę? Ja nie wyjechałam jako Żydówka. Tylko wyjechałam jako osoba, której za dużo było głupoty i za dużo tego poczucia, że to się znowu zmieni za parę miesięcy, później przyjdzie inne głupstwo, później będą, ja nie wiem, cyganie, garbaci albo prości. To jest normalna rzecz. Kraj, który ma konflikty i ekonomiczne, i polityczne, musi sobie znajdować coś od czasu do czasu. Prawda? To jest stara teoria kozła ofiarnego. Wszystko jedno, kto jest tym kozłem ofiarnym. Ja spędzałem całe dni na tak zwanym Umschlagplatz. To jest to miejsce, z którego moich krewnych rodziców z getta brali do Treblinki. A ukochany rząd polski tam urządził oprawę celną dla nas. I czujesz, że należysz do narodu polskiego jeszcze dzisiaj? Tak czuję. No, dla mnie to był, można to nazwać, wybór z konieczności. Czułam się Polką, na pewno. Tak, chciałabym być. Mnie spotka przy wyjeździe dosyć przykra historia, mianowicie gdy opuszczałem dworzec, żeśmy sobie z bratem stali w oknie i tak może jakaś łezka się wokół zakręciła. Przy końcu peronu słyszałem dość niemiłą historię, mianowicie stał dwóch kolejarzy, usłyszałem: nie udawajcie Żydki, że poczeć. To była bardzo przykra historia i ciężko tym mówić, staram się o tym zapomnieć. No, chciałbym kiedyś wrócić, mam nadzieję, że może się wszystko zmieni i lepiej ułoży. A wiecie, rodacy, kto rządzi naszą ojczyzną? Żydokomuna, a konkretnie żydostwo. Polska dla Żydów jest jak dojna krowa. A te panie chcą po prostu zniszczyć Polskę, zniszczyć Europę, zniszczyć świat, bo chcą zaspokajać swoje tam jakieś te zwierzęce potrzeby. Imigranci wywołują kryzys społeczny, gospodarczy, finansowy, że zabierają miejsca pracy Polakom, że odbierają zasiłki społeczne polskim rodzinom. To jest jakiś nagły, no dla mnie niespodziewany atak żydostwa na istotę polskości. Że homoseksualizm to jest pierwszy krok do zalegalizowania kolejnych dewiacji, na przykład pedofilii. Że dodają niestety pracy polskiej policji poprzez kradzieże, gwałty czy zabójstwa. Obecnie do Polski ma przyjechać 10 milionów Żydów. Dziękuję. Namawiam do dyskryminowania pederastów. Wojciech Cejrowski. Ja powiedziałem, nienawidzę chujo pedałów. Mamy łajdaków żydowskich, rosyjskich, niemieckich. Dziecko poczęte in vitro nie ma też gwarancji, że zostanie wychowane w normalnej rodzinie opartej na małżeństwie. Społeczeństwa mają być poddane dyktatowi teorii gender. Tak jest kobieta traktowana jak zwierzę, które ma spłodzić wiele dzieci. Z
Polsce państwo Polin jest nasze, mamy je w swoich rękach. Akurat lobby żydowskie jest szczególnie groźnym przeciwnikiem. Że będą nasze dzieci i wnuki parobkami u Żydów, Niemców. Żydzi, wąs polski. Nie będzie antypolonizmu, gdy przybłędy opuszczą naszą świętą, lechicką ziemię. Mordowali synów i córki narodu polskiego, aby zetrzeć polskość w proch i zastąpić prawdziwych Polaków zakonspirowanymi Żydami mordercami, udającymi całą elitę polską. Żydzi nigdy od tysiąca lat nie zasymilowali się z Polakami, tak jak nie zrobili tego w żadnym innym miejscu na kuli ziemskiej. Ledwie co mówią po polsku. Polakami też się nie czują, nie chcą się czuć, a Polaków uważają za bydło, które ma im służyć. Wąż Żydki z Polski! Skandynawia jest dość mocno zażydona.